Słyszałem o konkursie już wiele lat temu, ale po raz pierwszy miałem przyjemność współdecydować o wyborze laureatów. Muszę powiedzieć, że obrady przebiegały niezwykle sprawnie. Chyba nigdy nie uczestniczyłem w tak, nie współpracowałem z tak zdyscyplinowanym jury. Mieliśmy bardzo szczegółową punktację i w większości przypadków, w większości, nie zawsze, ale przeważnie nasze upodobania, nasze sympatie się pokrywały. Jeden z tych wierszy był dedykowany mojej siostrze Agacie. On właśnie był odczytany tutaj podczas uroczystości. Tak więc moja wielka miłość tak właściwie do mojej siostry zainspirowała mnie tutaj. A dwa pozostałe wiersze były dedykowane Michałowi Kowalskiemu, mojemu partnerowi, i to były właśnie te subtelne erotyki. Dzieciństwo to bardzo wdzięczny temat i bardzo przyjemny w opisywaniu. Kiedy się kończy, to wtedy jest ciężko, ale to nie zawsze się zdarza, że on się kończy. Czasami się kończy lepiej, czasami gorzej, a w niektórych przypadkach chyba się nie kończy. Zwracaliśmy uwagę na, no oczywiście na język, na pomysł, na konstrukcję, na puentę albo jej brak, na stylizację, bo i takie teksty się pojawiały, stylizowane na mowę gminną czy gwarową. No, na tak zwane literackie wyznaczniki jakości tekstu, na poczucie humoru, bo to też jest ważne w literaturze. Jak się wygra taki konkurs, jak się zostanie laureatem takiego konkursu, to jest dużo większa motywacja, żeby dalej pisać i żeby starać się tworzyć jeszcze lepsze wiersze.